Dźwięk. Jest, światło jest, wszystko jest. Ok. Dobra, przyszedł w końcu ten dzień, kiedy trzeba zrobić małe podsumowanie z ważenia na Grindfaderze. 10 warek. Myślę, że już co nieco mogę o tym powiedzieć. Oczywiście nie będzie to jakieś szczegółowe review, które będzie pokazywało wszystkie plusy i wszystkie minusy Grindfadera, czy ogólnie kociołków automatycznych, tylko to będą takie moje luźne spostrzeżenia, z których też będziesz mógł coś wyciągnąć, jeżeli rozważasz kupno kociołka automatycznego. Dobra, ja tu mam przygotowany taki trochę scenariusz, bo trochę tekstu wyszło i mam tutaj też trochę takich danych liczbowych, które będę chciał przytoczyć. Oczywiście ich nie pamiętam, to sobie będę je czytał. Co uważałem? 10 warek. Jakie to były piwa? Głównie były to wariacje na temat IPA APA. Było kilka piw mocnych. Był American Barley Wine oraz był Smoke Trees. Było jedno piwo kwaśne i było jedno piwo dzikie, Flanders Red Ale. Dobra, po co ja w ogóle kupiłem kociołek? No kociołek kupiłem po to, żeby ułatwić sobie troszkę życie na warzelni i po prostu nie mieć tyle gratów, żeby wszystko robić w jednym miejscu, czyli zacierać i gotować. No i kociołki automatyczne piwowarzy traktują jako swego rodzaju takie usprawnienie browaru, czyli coś, co ma poprawić ich, po prostu ich piwa. No i jak to wyglądało u mnie? Do tej kwestii, czy na kociołku zrobić lepsze piwo niż na garach, dojdę za chwilę, no ale no tak, no kociołek często kupuje się po to, żeby właśnie poprawić jakość któregoś z etapów. No i tutaj chciałbym się skupić na etapie zacierania i wydajności, bo już co nieco mogę powiedzieć i porównać z tym, co było na garach. Kilka warek teraz wymienię, które były robione na garach i zaraz porównam mniej więcej podobne warki, które były robione na Grindfaderze. Warka 114, mówię teraz o warkach garowych. Było to piwo testowe i tutaj nie śrubowałem jakoś wydajności. Co znaczy nie śrubować wydajności? Brak modyfikacji wody, szczególnie pH, wysładzanie dosyć szybkie, tak żeby tylko po prostu sprawdzić sobie w tym przypadku temperatury zacierania. 4 kg słodu, zacieranie na wytrawnie 64 stopnie, ekstrakt po zacieraniu, po filtracji, czyli już po wlaniu tej wody do wysładzania, 13,2 BLG, 15 litrów brzeczki przed gotowaniem i dało to wydajność 52%. Wydajność była liczona z takiego bardzo prostego wzoru, można go znaleźć na piwo.org, to jest, zaraz Wam powiem jaki to jest wzór, gdzieś jest tutaj. Tutaj ilość brzeczki po filtracji razy BLG razy ciężar właściwy brzeczki, który w okolicach wynosi 1,06 i wszystko jest dzielone przez zasyp w kilogramach. Nie jest to dokładna metoda obliczania wydajności zacierania, ale nie o to tutaj w tym chodzi. Po prostu dostaje się jakiś wynik przybliżony. No jeżeli zastosuję ten sam wzór do innych piw, no to już będzie jakby pewien taki obraz, gdzie było lepsze, a gdzie gorsze zacieranie. Nawet jak ten wynik nie jest dokładny. 52%. Dosyć słaby. Słaby jest to wskaźnik wydajne zacierania, procent wydajności zacierania. Drugie piwo, jakie wybrałem też na garach, warka numer 74, Black IPA, tu już była śrubowana wydajność, czyli była pełna modyfikacja wody, jeżeli chodzi o pH do zacierania. Była bardzo, bardzo powolna filtracja, nawet mniej niż litr na minutę, z tego co pamiętam. No i 4,5 kg słodu, 68 stopni temperatura zacierania, ekstrakt po zacieraniu filtracji 13,7, 20 litrów brzeczki przed gotowaniem i wydajność wynosiła 64%. Już widać tutaj taką całkiem fajną wydajność. I teraz dla porównania kilka warek z Grindfadera. APA, pierwsze piwo na Grindfaderze. Żadnego większego planu, po prostu rzuciłem sód i patrzyłem, co się dzieje. Oczywiście wykonując wszystkie kroki po kolei. 5 kg słodu, 68 stopni Celsjusza, 13,5 BLG. Po zacieraniu filtracji 24 litry brzeczki i wydajne zacierania 68%, czyli już całkiem wysoka. Dla porównania warka numer 130, Neipa, 4,8 kg słodu, zacieranie 70 stopni, 15 BLG po zacieraniu, 20 litrów brzeczki przed gotowaniem i wydajność 66%. Bardzo podobna. No i co z tego tak naprawdę wynika? Wynika tyle, że tak naprawdę przy śrubowaniu, przynajmniej na mojej warzelni, na moich garach, no i przy tym, jak ja robię piwa na Grindfaderze, to można by uzyskiwać bardzo podobne wydajności, jeżeli chodzi o zacieranie. Czyli
tutaj tak naprawdę nie jest jakimś wielkim zyskiem. Podejrzewam, że jakbym na garach zaczął stosować jakiś lepszy sprzęt, jakieś lepsze filtracje, jeszcze lepiej modyfikował wodę, jeszcze te zacieranie poprawiał, no to bym mógł zyskiwać powiedzmy około tych 70%, jeżeli chodzi o wydajność zacierania. Podobnie w Grandfatherze, podejrzewam, że mógłbym dojść do tych 80%. No po tych przykładach widać, że nawet robione te piwa luźno, no to ta wydajność zacierania na Grandfatherze jest większa, no i to jest ok. Dobra, teraz takie pytanie, które może się pojawiać przed decyzją o zakupie kociołka, to jest to, czy automatycznie jak będziesz robił piwa na kociołkach, to one będą lepsze. No, odpowiedź jest bardzo krótka. Nie, bo tak naprawdę to nie sprzęt robić piwo, tylko drożdże robią ci piwo, a ty masz im przygotować odpowiednią brzeczkę, żeby one ją sobie przefermentowały i musisz przygotować drożdżą odpowiednie warunki. W tym przypadku najczęściej jest to temperatura fermentacji. Jeżeli to nie będzie zachowane, to nie wiadomo, na jakim sprzęcie byś zrobił zacieranie i gotowanie, no to tak, to piwo nie wyjdzie lepsze. Oczywiście kociołki mogą pomóc zrobić lepsze piwo, na przykład bardzo popularny styl New England IPA, który jest piwem, powinno być piwem słodkim, zacierasz powiedzmy na słodko 72 stopnie, gdzie na kociołku to jest proste, ustawiasz programowanie, robisz mashout 10-minutowy 78 stopni, który jest bardzo istotny przy robieniu piw słodkich, z tego względu, że 78 stopni już neutralizują enzymy alfa i beta amylazę, no i po prostu tam już się nic nie dzieje. I dlatego robi się ten mashout, żeby to piwo, ta brzeczka została słodka. Jakby ta temperatura spadła, co często się zdarza przy garach, no to enzymy mogą ruszyć, przerobić nam cukry złożone na bardziej proste, no i w efekcie wyjdzie nam piwo wytrawne czy półwytrawne i już piwo nie będzie w stylu. To jest na pewno plus kociołków, że łatwiej jest kontrolować te wszystkie temperatury, no ale to też nie determinuje tego, że później już wszystko pójdzie dobrze. Fermentacja, drożdże i warunki, szczególnie temperatura, tutaj są bardzo istotne do tego, żeby zrobić dobre piwo, czyli jeżeli nie masz tego, nie masz tej fermentacji ogranej, no to nieważne, czym zrobisz zacieranie, to i tak te piwa niekoniecznie, że będą wychodziły ci dobre. Dobra, kilka takich aspektów, które wyłapałem z tych 10 warek. Maksymalny zasyp, jaki jest w kociołku w Grandfatherze, producent podaje 9 kg. No oczywiście bardzo szybko wpadłem na pomysł, żeby taki eksperyment zrobić. No i eksperyment się powiódł jak najbardziej, ale wyniki były raczej negatywne. Pacjentem był American Barley Wine, był ważony z trzema innymi piwowarami, browar Mitles, browar Lichos, browar Miś, pozdrawiam serdecznie. I no, zaraz Wam powiem, jak to wyszło. 8,9 kg słodu, zacieranie na wytrawnie 66 stopni, do zacierania do filtracji użyte 27 litrów wody. Było robione bez wysładzania, co było jednym z błędów, które przyczyniło się do niskiej wydajności zacierania. Ekstrakt po zacieraniu i filtracji 20 belgie, bardzo słabo. 16 litrów brzeczki przed gotowaniem, słabo. Wydajność zacierania liczona z wzoru podanego wcześniej 39%. No tak, przynajmniej już wiem, że nie warto robić takiego zasypu na jeden raz. Na przyszłość, robiąc mocne piwa, raczej bym to rozbił na dwa zacierania. Jedno zacieranie w wodzie, drugie zacieranie w brzeczce i wtedy na pewno ta wydajność byłaby większa. Na pewno będzie większa, bo zrobiliśmy tak na dwa kociołki zacieranie na Grandfatherze i na Klarsteinie z browarem Lichtus. No i za chwilę Wam powiem, jak to mniej więcej wyglądało. Dobra, kolejny aspekt, który zauważyłem, no to i na który mogą szukać odpowiedzi piwowarzy, którzy zastanawiają się, jak robić na przykład piwo kwaśne za pomocą kociołka półautomatycznego, i jest to dużo bardziej ułatwione niż robienie tego na garach. Jak wygląda schemat robienia piwa kwaśnego na kociołku automatycznym? Zacieranie, filtracja w kociołku, krótkie gotowanie dla sterylizacji, powiedzmy 15 minut gotujesz brzeczkę, no i zakwaszasz już bezpośrednio w kociołku, czyli utrzymujesz temperaturę idealną dla laktobacillusu, przyjmij 35, to jest taka ogólna temperatura dla wszystkich szczepów, niektóre lubią mniejsze, większe, nie jest to istotne, 35 stopni, możesz to bardzo łatwo utrzymać na kociołku, po prostu ustawiasz programator 35 stopni i przez cały czas zakwaszania masz tą temperaturę. Po dwóch dniach, jak już jest wszystko zakwaszone, nic nie musisz przenosić, w tym samym kociołku odpalasz gotowanie, robisz tam, nie wiem, pełne gotowanie, godzinę, pół godziny, zależy co chcesz tam tak naprawdę zrobić, i
No i już, tak? Masz wybite laktobacillusy, masz kwaśną brzeczkę i robiłeś wszystko w jednym kociołku. Potem oczywiście to przelewasz do fermentora i już robisz fermentację Saccharomyces. Czy laktobacillusy mogą zakazić kociołek? No, teoretycznie mogą, tak? Mogą jakieś tam zostać, ale gotowanie i wysoka temperatura, która się tam dzieje, w którym się tapie, no po prostu powinna wybić wszystkie laktobacillusy. Potem i tak robisz dezynfekcję Grandfathera, także jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że jakieś laktobacillusy tam się przedostaną. A jeżeli jakieś się przedostaną żywe, no to śrubek nie podkręcają, nie rozbiorą ci tego urządzenia. Potem będzie kolejne gotowanie i kolejna szansa, żeby je znowu wybić. Także obstawiam, że w 99% na pewno te laktobacillusy, nawet jestem w stanie zryzykować, że 100%, nie zakażą ci kolejnego piwa. Co więcej, niskie pH bardzo fajnie czyści nierdzewkę. Jak zrobisz zakwaszanie w takim kociołku, to ten kociołek będzie po prostu czyściutki, błyszczący i piękny. Od środka oczywiście. No bo niskie pH dobrze, na przykład od kamienia. Można to zauważyć w czajnikach. Jak tam się zagotowuje z kwaskiem cytrynowym, to po prostu kamień z grzałek odchodzi. Na tej samej zasadzie działa to w kociołku. Dobra, to było. A propos tego smoke trisa i tego podwójnego ważenia, to zrobiliśmy podwójne zacieranie. Znaczy to nie było takie prawdziwe podwójne zacieranie, po prostu 11 kg słodu podzieliliśmy na 2 i zrobiliśmy w dwuchodzielny kociołka, potem położyliśmy brzeczki, zrobiliśmy jedno gotowanie w moim grandfatherze i wydajność takiego zacierania wyszła nam 56%, czyli już całkiem spoko. Zacieranie 68 stopni, 11 kg słodu, to już mówiłem, ekstrakt po zacieraniu filtracji 20 BLG, było to trochę mało. Ilość brzeczki przed gotowaniem 28,5 litra, spoko. Pierwowzór tego piwa Smoke Trisa, tego, które wygrało Widawę w zeszłym roku, miał 28 BLG. W tym roku nie chcieliśmy tyle celować, bo czym w ogóle robiliśmy, bo mieliśmy towarzyszyć w browarze Widawa, no ale pewnie z pewnych przyczyn pandemiczno-zdrowotnych czy jakichkolwiek innych, może finansowych, nie doszło to do skutku i zrobiliśmy po prostu to piwo u siebie w browarze domowym. Celowaliśmy mniej więcej 26, ale po zacieraniu było 20 BLG, no trochę mało. No zdecydowaliśmy się na długie gotowanie, 3 godzinne w jednym kociołku. No i to sprawiło, że kociołek się przypalił. Przypaliło się tam miejsce, ten taki księżyc, tam gdzie jest grzałka. Co się tam przypaliło? No najpewniej te wszystkie takie osady białkowe, czy nawet jakieś elementy ze słodu, które gdzieś tam też pływały, one się przyczepiły i zaczęły po prostu się przypalać. Na szczęście te przypalenie nie spowodowało, a może spowodowało, ale nie w takim dużym stopniu, wyjście ogromnej paloności, że tak powiem, w tym risie. No jest palony, bo po prostu tam był palony słód. No a te przypalenie mogło podkręcić jeszcze tą paloność, ale no, w efekcie wyszło ok. Piwo ma na razie 2 tygodnie w butelkach. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobre. Co do samego przypalenia, no to walczyłem z nim trochę, jakimiś metodami znaleźliśmy w internecie. Nic nie działało. Znajomy mówił, że NaOH, drugi znajomy mówił, że Enzybru. To już było po fakcie. Ja zdecydowałem się na poszurowanie tego. Nierdzewka nie jest zniszczona. Wygląda to dobrze, także myślę, że jest ok. Robiłem już potem na tym piwa, także wszystko dobrze. Dobra, kolejny aspekt porównawczy gary kontra kociołek. To jest czas ważenia i czyszczenie sprzętu. Krótka piłka. Gar to było około 5 do 6 godzin łącznie z czyszczeniem, 5 nawet do 6,5 godziny. Kociołek to jest 4,5 do 5,5 godzin łącznie z czyszczeniem. Oczywiście mówię to o takich piwach standardowych, jakichś niewymagających i 60-minutowym gotowaniu, 60-minutowym zacieraniu. Oczywiście można te czasy skracać, ale to są takie mniej więcej średnie. Jak widać, to jest tu tak gdzieś mniej więcej godzina, półtorej, godzina krócej niż na garach, jeżeli robię piwo w kociołku. Zysk czasowy. Gdzie jest zysk czasowy? No na pewno zysk jest w tym, że nie trzeba tego wszystkiego przenosić, jak w przypadku garów, że po prostu całe złoże przenoszę do wiadra, potem czekasz się ułoży i tak dalej. Także sama wyschładzanie, filtracja na kociołku trwa szybciej. Szybciej trwa chłodzenie, bo grandfather ma taką chłodnicę przeciwbieżną
i w momencie chłodzenia od razu przelewam do fermentora. W przypadku garów miałem chłodnicę zanurzeniową, no i tam to trwało trochę dłużej, było więcej przelewania. No ale jeżeli chodzi o czyszczenie i dezynfekcję sprzętu, no to na pewno jest to szybsze na garach, bo tam tak naprawdę nie trzeba żadnej dezynfekcji. Wystarczy to dobrze umyć, wyczyścić, jest gotowe. No a Grime Fadera jednak trzeba, no raz, że wyczyścić, umyć, no to potem jeszcze po każdym ważeniu zdezynfekować chłodnicę, no bo przez tą chłodnicę płynie brzeczka, która już jest bezpośrednio będzie do kontaktu z drożdżami, także wiadomo jak jest. No, ale ogólny czas na kociołku jest lepszy. Dobra, inny problem, który zauważyłem na kociołku, którego nie miałem na garach tak naprawdę, to chmielenie i białka po gotowaniu, bo przy tych pierwszych warkach na Grime Faderze tych chmielin dosyć sporo mi się przedostawało do fermentora. Było to związane z tym, że po prostu pompa to zaciągała podczas chłodzenia, no i część tego tam wszystko wpadało. Kto to pisze? Sprawdź maila. Zaraz sprawdzę, tylko skończę. Zaraz sprawdzę! Ło. No dobra, dobra, dobra. Te chmieliny się przedostawały. Sposób taki wymyśliłem, zmapowałem taki sposób, że robię whirlpoola i ten whirlpool powoduje powstanie stożka i tych chmielin już przechodzi znacznie mniej. Whirlpool robię przy pomocy takiego zwykłego mniejszego mieszadła do zapraw, podłączonego z wkrętarką. Przez jakieś 7 minut to kręcę, chwilę czekam, aż to się wszystko ustawi, no i to mniej więcej działa całkiem dobrze. Można do tego jeszcze dodać jakieś dodatkowe filtrowania. Wiem, że są do Grime Fadera dodatkowe urządzenia, które można dokupić, które wspomagają taką filtrację. Ale w tym momencie już jako takiego problemu nie widzę. Tych chmielin, co tam się przedostaje, nie jest na tyle dużo, żeby stanowiło to dla mnie problem. Przy garach tego nie miałem. Po prostu decydowałem się na duże straty. Nie zlewałem wszystkiego i miałem bardzo czyste piwo. Ok, to. Jeszcze coś miałem? Ostatni punkt. Cena i czy ogólnie wartość, czy jestem zadowolony? No to Grime Fader jest chyba najdroższym kociołkiem automatycznym, ale moim zdaniem się opłaca. Dlaczego się opłaca? No przede wszystkim jest bardzo duża baza części zamiennych, jest duże community, czyli społeczeństwo związane wokół tego właśnie urządzenia. Grime Fader posiada też cały ekosystem, czyli możesz tak naprawdę zbudować cały browar domowy, automatyczny, półautomatyczny, który zapewne kosztuje trochę pieniędzy, bo tam to nie są tanie rzeczy, szczególnie te Grime Fadera. No ale to jest pewnie związane z tym, że jest to wszystko dobrze rozegrane, tak, że te części zamienne, że wszystko do siebie pasuje, no to za to trzeba płacić, tak, można dokupić fermentory chłodzone glikolem, także trzymanie temperatury fermentacji jest ułatwione. Fermentory są chyba nawet ciśnieniowe, no generalnie można zbudować cały browar domowy. No i to jest właśnie duży plus Grime Fadera, że tam się coś dzieje. Nie jest tak jak w niektórych innych markach chińskich kociołkowych, że po prostu kupujesz, jak coś ci się zepsuje, no to musisz liczyć tylko na swoje umiejętności jakieś manipulacyjne, rozbierać tego i to naprawiać. Da się oczywiście, ale jest trochę trudniej. No i czy jestem zadowolony? Jak najbardziej jestem zadowolony, no bo Grime Fader sprawdza się ogólnie, kociołek, każdy praktycznie kociołek chyba by się sprawdzał do tego, do czego miał się sprawdzać po przeprowadzce, czyli do po prostu ułatwienia ważenia, do zmniejszenia tych wszystkich kroków i do zmniejszenia potencjalnych możliwości pobrudzenia czegoś, bo jednak gary, to jest tego więcej, jest troszkę brudniejszy ten browar, jak jest robiony na garach, więcej tego, więcej się dzieje, a tu jest tak schludnie, cyk, jeden kociołek, pach, pach i do widzenia. Także jak najbardziej jestem zadowolony. Jeżeli chcesz, to jest to fajna inwestycja w rozwój browaru, na pewno. Czy robię lepsze piwa na Grime Faderze niż na garach? No na razie nie. No na razie wszystkie piwa, które były konkursowe moje, no to zrobiłem na garach. Wszystkie, czyli aż dwa. Nie, trzy w finale miałem. Trzy. Jedno pierwsze miejsce, jedno drugie miejsce, jedno szóste miejsce. To się pochwaliłem, dobrze.
no to wszystkie były zrobione na garach. No na kociołku jeszcze żadnego konkursowego nie zrobiłem, także na razie się jeszcze uczę. Zobaczymy, jak to będzie. Znaczy, co tu się uczyć? Co fermentację trzeba pilnować i tyle. Pamiętajcie, pilnujcie fermentację i temperaturę. Używajcie dużo zdrowych drożdży i róbcie dobrą brzeczkę, żeby drożdże miały co jeść. Dobra, tym pozytywnym akcentem kończę ten jakże długi film 20-minutowy. Zrobimy to bez cięć, bez cięć. Dobra, to trzymajcie się i to tyle z podsumowania po 10 warkach. Następne podsumowanie będzie po 100 warkach, czyli jeszcze 90 warek. Dobra, na razie. A jakie wasze spostrzeżenia? Używacie kociołków? Są lepsze od garów czy gorsze od garów?